Określenie sporty zimowe nabiera tej zimy nowego znaczenia. Narciarze i właściciele wyciągów czekają na mróz i śnieg, za to na frekwencję nie może narzekać jedyny na Podkarpaciu klub łyżwiarstwa figurowego. W Dębicy trenuje ponad 30 zawodników. Być może wśród nich jest talent, który dostarczy nam emocji podczas kolejnych igrzysk olimpijskich, bo niestety w Soczi reprezentantów Polski w tej dyscyplinie sportu nie będzie. Adamem Małyszem łyżwiarstwa figurowego był Grzegorz Filipowski. W latach 80. cała Polska zamierała wpatrzona w telewizor. Uda się czy nie? Startował na trzech olimpiadach. Tu w Calgary był piąty i to właśnie z Kanadą związał swoje życie. W Polsce do dziś nie ma zawodnika, który sprawiłby, że tafla lodowa znowu kojarzyłaby się kibicom z gorącymi emocjami. I przyspieszaj, Stefan. Jak ktoś, to wyprzedzaj po zewnętrznej. Goń tam dziewczyny. Jedyna taka sekcja łyżwiarstwa figurowego na Podkarpaciu. W tej grupie jedyny chłopak. Przyszedł na trening, bo miał problemy z płucami i lekarz zalecił sport najlepiej w zimnej hali. I poszliśmy na lodowisko, no i gdy już mi przeszło, to się zapaliłem, no i zacząłem jeździć. Tak się rozkręcił, że nawet trening w sobotę od 7 rano nie straszny. Tu nikt nie obiecuje, że będą pieniądze i sława. Tu obowiązuje zasada, że musisz pracować i być w ruchu, bo inaczej zmarzniesz. To bardzo piękny sport, który ma w sobie dużo lekkości, finezji, ale też trzeba mieć mocny charakter, bo jednak upadki przy tym sporcie są bolesne. Do góry, hop, stój! Jazda figurowa to przede wszystkim sztuka niepoddawania się, bo wzloty i upadki to codzienność. Bo czasami tak jest, że niektórych skoków raz się wywrócimy i później trzeba pokonać ten strach przed drugim upadkiem. I to jest takie też takie ekscytujące. Takie. No, trzeba mieć z tego radość, tak? No, trzeba tańczyć, no, i pokazywać, że to jest jednak zabawa i fajny sport, a nie tylko, nie wiem, rywalizacja. W klubie Mors trenuje ponad 30 zawodników. Trenerzy dojeżdżają m.in. z Krakowa. Najbliższe zawody odbędą się w Dębicy w pierwszy weekend lutego. Stefan już szlifuje swój program. Będzie oryginalny, tak samo jak pomysł, by iść w ślady Filipowskiego. Uprawiasz łyżwiarstwo figurowe. Jak reagują w ogóle ludzie? Tak się trochę dziwią, no i uważają, że bardziej powinien być na hokej niż na łyżwiarstwo figurowe, ale mi się to podoba i się nie zrażam.